Tak więc, ahoj przygodo i lecimy z tymi rybkami. Siemanko! Witam na kolejnej wyprawie wędkarskiej. Powoli dochodzi godzina 9. Mamy dziś 11 marca. Postanowiłem ostatni raz wybrać się na łowienie garbusów, czyli okoni. Wybrałem tą samą miejscówkę, gdzie łowiłem poprzednio. Bardzo ciekawy staw komercyjny, na którym występują bardzo ładne okonie. Do tego łowienia przygotowałem sobie dziś dwie wędki, tyczkę i fidera z podajnikiem do czerwonych robaków. Ze względu na to, że temperatura w nocy będzie powoli wzrastała, dzień już jest coraz dłuższy, również woda będzie się nagrzewać, no i ciężko będzie już łapać okonie, a będziemy powoli przechodzić do łowienia leszczy i oczywiście linów. Tak więc do podajnika powędrują czerwone, żywe, ruchliwe robaki. Również będę cały dzień strzelał z nimi sproty pod spławik. Grube czerwone robaki na haczyk. No i oczywiście moja najskuteczniejsza przynęta tej zimy, która mi się super sprawdzała. Krewetki królewskie. Powędrują również na fidera. Będziemy próbować zakładać je na zestaw skrócony. Mam nadzieję, że sezon okoniowy uda się dzisiaj godnie pożegnać jakimś bardzo fajnym pasiakiem. No i mam nadzieję, że spędzę dzisiaj miło dzień nad wodą i połowię jakichś fajnych rybek. Tak więc bierzemy się do roboty. Zaczynam łowienie w tym samym miejscu, gdzie zakończyłem mój ostatni wypad. Jest to lewa część jeziorka, ten cały brzeg. Łapię jeszcze ciepłe promienie słoneczne, kiedy już słońce zachodzi. Łowię sobie tutaj koło między takimi dwoma drzewkami. Fiderem i waglerem nie byłoby szans dostać się tam bliżej brzegu, jednak tyczka i zestaw skrócony daje mi tą możliwość wyjechania sobie wędką do przodu i skręcenie mojego całego zestawu bliżej brzegu. Myślę, że to jest pod tymi drzewkami doskonałe miejsce. Jeżeli tylko będziemy dokładnie strzelać robakami, okonie sobie spokojnie powinny przyjść w to miejsce, tak jak było to ostatnio. Drugą moją wędkę fidera mam skierowanego tak 15 metrów również od lewego brzegu. Troszeczkę oddaliłem go ze względu na to, żeby żyłki mi później nie kolidowały. W razie gdy na tyczce zapnę jakiegoś karpia lub ładnego okonia. No i mam nadzieję, że zaraz pojawią się już jakieś pierwsze ryby. Od momentu, kiedy przyjechałem na łowisko, rozkładałem sobie cały ekwipunek, cały czas prosą, mniej więcej tak 2 metry dookoła strzelałem sobie robakami i mam nadzieję, że tam powinny przyjść już szybko ryby do tych robaków.
No i co, jest dzisiaj praktycznie bez wiatru, bardzo mgliście, no i pochmurnie, no ale nie będzie deszczu. Spędzę na jeziorku praktycznie cały dzień. Najlepszych brań spodziewam się jak ostatnio, pod sam wieczór, około 17-18 godziny. Tak więc na razie może być troszeczkę mniej brań, no ale z samego wieczora spodziewam się najlepszych brań. No i oczywiście najładniejszych rybek. Tak wygląda mój dzisiaj zestaw fiderowy. Na samym dole krewetka, haczyk z włosem, quick stop, haczyk numer 22 lub 20, przypon długość 45 cm, czarny klips do szybkiej wymiany przyponów, koralik z krętlikiem i agrafką do wymiany podajnika, no i podajnik z drenana z dolnym obciążeniem, pakuję do niego robaki, no i śrucina blokująca koszyczek około 15 cm wyżej klipsa. No i napełniamy podajnik robakami, ląduje na około 35-40 metr. Jest samopołudnie, udało mi się jak na razie złowić dwie małe hybrydy. Jak na razie będę zmieniał moje przynęty, na tyczkę powędruję. Tylko powędrują dwa małe robaki, a z samego wieczora, jak już pokażą się jakieś okonie, mam nadzieję, no to przejdziemy na większe przynęty. Także na razie nas ryby nie rozpieszczają. Czekamy, jak dojdą okonie. No wydaje mi się, że pod sam wieczór będą najlepsze brania. Tak więc napełniamy podajnik i zestaw leci na 40 metr. Pierwsza ryba godna pokazania. Taki karpik, ponad kilogram, bardzo waleczny. Wygiął mi tyczkę. No i było z nim kilka minut zabawy, przynajmniej nie jest brzydki jak tamte poprzednie hybrydy, które łowiłem. Tylko już jeszcze raz pokażę, ładny karp, zdrowy pyszczek, wraca szybciutko do wody. No i nadeszła godzina 16, udało się przyciąć prawdopodobnie jakiegoś ładnego karpia na krewetkę, ale jak widać na krewetki również można złowić fajnego karpia. Jeżeli zakładałem robaka lub jakiś pelet, cały czas przychodziły te małe karpie F1, już miałem dość ich. No i teraz zobaczymy jakiś karpik. Wydaje mi się, że ma ponad kilogram.
nic specjalnego, ale na zawodach... Na zawodach ta ryba dałaby już fajną wagę. O, jest strasznie ruchliwa, więc szybko wraca do wody, żeby mi nie wypadła gdzieś tutaj na ten, na trawę. O, wraca z powrotem do wody. A ja mam taką nadzieję, że już przyszła ta pora. Powoli dochodzi 16. No i zaczną się regularne brania na krewetkę. No i na większe przynęty. Mam nadzieję, że w końcu ruszą te okonie. Tak jak ostatnio zdarzyło się to z samego wieczora. Tak więc przerzucamy zestawy i czekamy na kolejne fajne branie. Właśnie przycięłem coś na typce. Podejrzewamy, że to jest kolejny karp, ale coś się już zaczyna dziać. Wyciąga ładny amortyzator, pusty w środku. No i zobaczymy, mam nadzieję, że to może jakiś bardzo duży okoń, ale nie wydaje mi się, że jest to karp, chociaż nie mały, bo rozmiar krewetki mówi czasami sam za siebie, że jak już coś fajnego na to weźmie, to, że musi mieć to już naprawdę fajny pyszczek. Taki karp bardzo silny, masakra. Na taki delikatny zestaw śródmiezalny karpiowy. Bardzo silny, bardzo fajna walka, ma około chyba 2,5-3 kg. Skusił się na krewetkę, ja nie tracę czasu. Rybka wraca z powrotem do wody, a ja z powrotem donęcam łowisko i czekam na jakiegoś ładnego konia do wody. Ale poszedł z tą gumą, masakra. Gdzie on tam jedzie? Zaraz mi chyba szczeli w pyszcza z tą gumą. Powoli zsuwam wędkę. Wydaje mi się, że to jest duży karp. Ponad 2 kilo. Ale też na tej zmieniłem topa, jest mniejsza gumka. Może dlatego tak wyjeżdża daleko. Jeszcze troszeczkę, kolego. Łapiemy topa. Guma się bardzo daleko rozciąga, ponad chyba 10 metrów. No i pobawimy się chwilę. Akurat się już ciemni i zawijamy do domku. Tak jak powiedziałem na początku, następne wyprawy będę już planował bardziej pod Leszcza. No i noce będą troszeczkę cieplejsze. Trzeba będzie może już pomyśleć o ładnym linie. A jak na razie jakiś karp robi z moją gumą co chce. Mam nadzieję, że się nie odepnie i ten zestaw nie przywali mi prosto w twarz. No i taka zabawa. Tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że jakichś olbrzymich błędów nie zrobiłem. Po prostu okonie zostały dziś przegonione przez duże karpie. Takie właśnie
jakie teraz holuję. Około 2,5 kg. 3. No nic na to nie poradzimy i tak. W tej zimy miałem naprawdę mój najlepszy sezon okoniowy. Ogólnie zdziwiłem się, że odkryłem na tym jednym jeziorku te okonie, które tak wspaniale właśnie zaczęły współpracować z krewetkami. Naprawdę nie spodziewałem się, że aż tyle ich nałapię. No tu też miałem jeden raz ostatnio wypad fajny. Fajne okonie weszły pod sam koniec. Tak więc fajne okonie. Będzie to moja teraz ulubiona ryba, na którą będę się nastawiał w zimne miesiące. No ale jak na razie naprawdę ten karp. Chyba ta guma jest za delikatna. Ten karp pływa sobie na... po całym jeziorku praktycznie. Bardzo fajna ryba. Złapała już trochę powietrza. Mam nadzieję, że zaraz wyjdzie. No ja się nie dziwię, ryba ma już ponad chyba 4 kg. Jak było im tak, ich tam więcej, no to nie ma szans, żeby dopuściły okonie do żerowania. Niestety nie mam maty. Takim miłym akcentem, niestety nie okoniem, bardzo ładny, chyba ponad 4 kg karp. Nie chcę, żeby mi tu zaraz spadł. Właśnie, leci. Leci z powrotem do wody. No. Także żegnamy sezon okoniowy. Takim oto karpiem żegnamy się na koniec. Ponad 4 kg. Krewetka. Niestety. Takie karpie przegoniły dzisiaj moje okonie. Ale wspaniała walka na tyczkę z takim karpiem. Rybka ląduje z powrotem do wody. Bardzo fajny karp. Skusił się na krewetkę skubany. Dobra, damy spokój już tym karpiom. Okonie dzisiaj nie chciały współpracować. Mam nadzieję, że uda się w tym sezonie złapać bardzo fajne leszcze, no i liny. I zapraszam Was na następne wyprawy. Elo, trzymajcie się. Jeszcze zdjęcie. O, ty chyba ryki, tak więc, no chodź przygodo i lecimy z tymi rybkami.